No, to tutaj kapelusznik, zaczynamy kolejne omówienie rozdziału. Stricte startujemy od tego, że to całe polowanie, jakie sobie urządziła światowa szlachta, no się zaczęło. Pada informacja, że ludzie są dla nich jak króliki, ci wszyscy niewolnicy. Jest 13 najbardziej wartościowych punktowo, poniżej jest 150, no a potem cała reszta. I generalnie cała szlachta traktuje to wszystko jak zabawę. Chorzy ludzie. Widzimy, że nawet Garling, jacyś tam chyba jeszcze inni święci rycerze też biorą udział w tym wszystkim. Na pewno jakiś szlachcic rodziny Manma Mia. Nowa rodzina szlachecka swoją drogą do kolekcji. Jeszcze chyba 15? Coś takiego z tych wszystkich założycielskich. Wszyscy niewolnicy oczywiście panikują wraz z rozpoczęciem turnieju. A my przechodzimy do bazy marynarki, gdzie Kong rozmawia z Garpem. Dowiadujemy się, że piraci Roxa nie znaleźli czegoś, chcieli na wyspie Hachinosu, Crown Jewel, z tego co tu pisze, więc kierują się na God Valley, gdzie zmierza również Roger, co mobilizuje Garpa do działania. Dalej dowiadujemy się, że wokoło God Valley zgromadziły się pokaźne siły marynarki, by żaden z niewolników podczas rozgrywki nie uciekł. A my skaczemy do Iwankowa, który opowiada przed jakimś zgromadzeniem tych niewolników, gdzie też są Kuma i Ginny, że jest ich około 100 tysięcy, no ale w ciągu 3 tygodni wszyscy zostaną zabici wedle słów Iwankowa. Jakiś random przerywa i mówi, że no jak przeżyją 3 tygodnie, to będą wolni, no ale Iwa przypomina, że w poprzednim turnieju nikt nie przeżył. Na co ludzie do Iwy mówią, że po co mieć nadzieję, nie? Na co Iwa odpowiada, że nadzieja jest zawsze i zamiast czekać na tą wolność, to sami teraz uciekną. Jakiś tam ryboluć pomaga uwolnić się z łańcuchów Iwie i innym niewolnikom, a Ginny zaczyna przemowę, że nagrody tego turnieju są kluczem do ich ucieczki, ponieważ znajdują się tam potężne diabelskie owoce. Jeden z nich to chociażby przyszły owoc Kaido, ale też znajduje się tam przyszły owoc Kumy. Generalnie polują na te dwa, bo dadzą one im ucieczkę. No i Ginny mówi dalej na zgromadzonych, że jest prozłodziejem i dzięki temu zdobyła informację o tym i tak dalej. Tylko teraz potrzebują ochotnika na to, kto zdobędzie te nagrody. No i Kuma zgłasza się na ochotnika, bo ma silne ciało. W końcu jest wraz z bakanierów powiązanych z olbrzymami. Napływają w międzyczasie piraci Roxa. Widzimy na przykład Białego, który jest urażony tym, że musi być podwładnym Roxa. Jest młoda pani Bakalin zainteresowana Białym, Big Mom, Shiki i tak dalej. Nawet ta stara kobieta z Amazon Lily, Glorisa chyba. No ale Celestiale stwierdzają, że cel Roxów jest im nieznany. W międzyczasie także pojawiają się piraci Rogera. Garling szykuje się też do walki z piratami i tak dalej. Pojawia się też Garp, który jest zainteresowany głównie Rogerem. No i wybuch, ogólny chaos na wyspie. W trakcie wytworzonego chaosu Iwa zdołała sięgnąć po owoc Kaido, ale Big Mama go odbiła. Natomiast Kumie udało się zjeść swój owoc. Pojawił się przed nim Saturn, który łatwo go pokonał. Saturn mówi, że on jako bakaner urodził się już niewolnikiem. Kuma mu odpowiada, że nie rozumie, jak można być od urodzenia wysoko urodzonym lub być zniewolonym. Jest to dla niego dziwne i chce sprawić za pomocą swojej mocy, by więcej ludzi było wolnych. Czyli dokładnie tak samo, jak robił Sun God Nika. No i to zaintrygowało Saturna, po czym stwierdził, że ludzie z takim podejściem jak on powinni być eksterminowani. No i cały incydent na God Valley idzie o panel, a my przeskakujemy do tego, jak Kuma uratował siebie, Iwę i Ginny oraz 500 niewolników do Królestwa Sorbet. Iwa mówi, że nawet nie wiedzą, co tam się ostatecznie na God Valley stało. Generalnie cała trójka zamieszkuje teraz w klasztorze, gdzie Kuma modli się za poległych na God Valley. Iwankow mówi, że dłonie Kumy to dłonie wolności, po czym chyba mamy lekki przeskok w czasie. No i Iwankow wyrusza w morze. Kuma i Ginny zostają
tym razem w Królestwie Sorbet. Jeżeli dobrze rozumiem, to wychodzi na to, że Ginny jest starsza od Kumy o 4 lata. No i tam sobie żyją we dwóch, miewają własne perypetie i tak dalej. Kuma oczywiście jest bardzo dobrym człowiekiem, leczy rany ludziom na przykład. No, rozdział kończymy tym, że oboje dowiadują się tego, iż od najwcześniejszych swoich lat życia oboje byli niewolnikami, no i ryczą wzajemnie. W przemyśleniach zostawię kwestię Roxów, trupów Stellar Bark, Krokusa i Shikiego do spin-offa. Tutaj trzeba mi się bardziej rozwodzić. No ale warto się przyjrzeć temu, czemu w sumie Saturn wypuścił Kumę, skoro miał go praktycznie na widelcu przed sobą. Kuma został praktycznie pokonany w ten sam sposób, co Sanji. No a co do samego God Valeyne, jaki tam musiał być Rabadan? Jaki tam musiał być wielki Battle Royale? Marynarka, Saturn, sieje rządowe, niewolnicy, Roxy, Roger, masakra. Co tam musiało się odwalić? Generalnie chyba każdy na każdego chyba nawet było. No ale z oficjalnych informacji wiemy, że doszło do starcia Roger i Garp versus Rox. Także ciekawi mnie, jak tam wszystko na bieżąco się zmieniało. Cały ten przebieg wydarzeń. Ciekawą też kwestią pozostaje cztery silne owoce, które też tam były. No bo jeden zjadł Kaido, jeden zjadł Kuma. Także ciekawi mnie, czy też Białobrody właśnie tam zjadł swój owoc trzęsienia ziemi. Zgadzałoby się to z narracją wydarzeń i fabułą. No i co do jeszcze retrosów Kumy, pozostaje sporo pytań w sumie. Czemu i jak został królem Królestwa Sorbet? Skąd pseudonim Tyran? I dlaczego potem został piratem? Oj, to mogą być gigantycznie ciekawe retrosy. Co do Kumy, to jeszcze kwestia łap wolności dochodzi, bo skoro rytm bicia serca Luffy'ego to bębny wolności, to w takim razie zbieramy symbolicznie całe ciało, jakiś Dream Team, jakaś drużyna z określonymi mocami jako pomocnicy Joy Boya? No nie powiem, ten wątek chyba będzie rozwijane i wygląda niezwykle ciekawie. Dajcie znać, co o tym myślicie. Rozdział, ocena. No, będąc szczery, to poza wydarzeniem z God Valley to trochę nuda. Ocena takie 6 na 10. Poprzedni rozdział był znacznie lepszy.